Kochani, dzisiaj mam dla was pogadankę na temat bardzo fajnej książki, która jest idealna na lato, ale najpierw chciałabym zrobić mały eksperyment. Zagnijcie swoje oczy i pomyślcie, że jesteście na wielkiej plaży, czujecie jak słońce muska światłem, słońcem, swoimi promieniami waszą skórę i słyszycie w oddali szum fal. Jeżeli wolicie, tak jak ja, bardziej aktywny wypoczynek, to wyobraźcie sobie, że widzicie wokół siebie ścianę wody, otacza was woda, jesteście w takim tunelu wodnym, czujecie jakbyście płynęli i czujecie niesamowitą wolność i kontakt z naturą. Między innymi o tym będzie dzisiejsza pozycja, która jest moim zdaniem najgorętszą historią tego lata, ponieważ ona opowiada właśnie o lecie i to jest idealna propozycja dla tych, którzy mają ochotę się trochę rozluźnić na te letnie, leniwe wieczory. A chodzi tutaj o Błękit autorstwa Lisy Glas, który mogła przeczytać dzięki współpracy ze wydawnictwem Zielona Sowa i mam dla was jeden egzemplarz, więc zapraszam do obejrzenia tego filmiku i do wzięcia udziału w rozdaniu. Błękit to historia o nastoletniej Iris, która całe życie spędziła w wodzie. Jako mała dziewczynka wymykała się mamie i chodziła na niebezpieczne wody, przez to ratownicy jej po prostu nienawidzili. Poznajemy ją w momencie, kiedy jej życie jest przewrócone do góry nogami, ponieważ jej chłopak, którego bardzo kochała, bardzo długo z nim była, zdradził ją po prostu, zdradził ją z jej najlepszą przyjaciółką i ona nie może się odnaleźć, ma złamane serce i przyjaciółka postanawia coś z tym zrobić i tak wymyśliła, że po prostu zabierze ją na zajęcia z jogi, które może pozwolą jej się poukładać. Na tych zajęciach poznaje tajemniczego chłopaka, który od razu przyciąga jej wzrok i koło którego ćwiczy. Zik jest bardzo przystojny i czują, że między nimi po prostu jest jakieś napięcie, jest jakaś chemia, dlatego postanawiają się spotykać. W miarę upływu tej znajomości odkrywa ona, że Zik jest sławny, ponieważ jest mistrzem juniorów surfingu Hawajów i to jest jeden chyba z najlepszych tytułów, jaki można w ogóle uzyskać, jaki można sobie walczyć, ponieważ tam są najbardziej niebezpieczne, największe fale na świecie. Nie wiem, czy oglądaliście takie filmiki, co po prostu te fale mają wysokość trzeciego piętra, ale to właśnie jest na Hawajach i to jest bardzo też niebezpieczny sport, ponieważ wiecie, jest rafa koralowa, ktoś spadnie i może sobie naprawdę zrobić bidę. Zaczynają wspólnie surfować i Zik odkrywa, że ona naprawdę ma to coś, ona czuje wodę i może po prostu swoją przyszłość wiązać surfingiem, jeżeli tylko będzie chciała, jeżeli będzie trenowała. Ona w to nie wierzy, ale jego agent proponuje jej wzięcia udziału w takim konkursie organizowanym przez wielką firmę, która właśnie zajmuje się też surfingiem. I polega to na tym, że oni po prostu starają się odkryć nowe talenty w damskim surfingu, który nie jest tak popularny jak męski, po prostu chcą go dzięki temu rozpromować. I ona oczywiście bierze w tym udział, bo kto by nie, w sumie nie wziął w tym udziału, każdy by wziął w udział, skoro ktoś by dał mu taką możliwość. I teraz jej życie po prostu zmienia się do góry nogami, ponieważ nie dość, że trenuje, że naprawdę chce wziąć w tym udział, chce po prostu zajmować się surfingiem zawodowo, to jeszcze jej znajomość z Zikiem nabiera tempa i ona naprawdę czuje, że to jest ten facet, na którego czekała całe życie. Nie będę wam więcej mówiła o tej historii, ponieważ jak wiecie, ja nie chcę zbyt dużo wam o tym spoilerować. Powiem wam, że to jest to młodzieżówka, która ma też swoje wady, ponieważ Iris jest bardzo nieśmiała i bardzo nie wierzy w swoje możliwości oraz nie podoba mi się tutaj, ponieważ cały czas na horyzoncie mamy ten trójkącik miłosny, a ten temat szczerze mi się trochę już przyjadł i trochę mam go dosyć, ale najważniejszym plusem tej książki to jest właśnie surfing, ta pasja i to jest niesamowite, uwielbiam czytać, oglądać o pasji innych ludzi, ponieważ sama wiem jak to jest, jak ja jeżdżę konno, to nic innego po prostu nie istnieje, jest ta chwila, ten moment, siedzę na koniu i jestem w swoim świecie, czuję się wolna i tak samo mam z surfingiem. W Polsce nie jest to popularny sport, bo nie ma gdzie po prostu surfować, ale naprawdę jest to fajny sport i ja bardzo dużo zaczęłam o tym czytać, bo mi po prostu to zainteresowało, dlatego surfing w tej książce wygrywa, dlatego ta książka jest idealna na lato, bo surfing, plaży, no hello, po prostu w te ciepłe dni to jest idealne. No dlatego bardzo szybko im się czyta. Lisa Glas ma bardzo fajny styl pisania, po prostu ja ją przeczytałam w jeden dzień, a ostatnio naprawdę moje tempo czytania nie jest takie szybkie, ponieważ nie mam zbytnio dużo czasu, a ta książka po prostu mi pochłonęła, ja ją przeczytałam. Nie mogę się doczekać kolejnych tomów, bo to jest pierwszy tom serii trylogii i ja po prostu jestem ciekawa, co będzie dalej, czy im się uda, czy Iris będzie tą zawodową surferką, czy nie i jak się potoczy dalsza znajomość z Zikiem. Fajnie, że ta książka nie jest tylko taka lekka i przyjemna, ale porusza też takie tematy tabu, jeśli chodzi o surfing, ponieważ mi się tak wydawało, chyba wszystkim się wydawało, że surferzy są to tacy przystojni blondyni, którzy chodzą po plaży z gołymi klatami, którzy schodzą na te po prostu deski, płyną do tej fali i robią, co im się żyć nie podoba. Okazuje się, że tak nie ma, że naprawdę jest to bardzo stresujący sport i bardzo dużo jest tutaj takich grzeszków, których można popełnić i to jest super, że tutaj to poruszyli, bo ja o tym nie wiedziałam i dużo osób może otworzy te oczy na ten sport i całe w ogóle całkowicie na sport, bo w każdym sporcie jest coś takiego.
troszkę mniej może, troszkę więcej, ale naprawdę jest dużo takich rzeczy, które nas kuszą i które pomogą nam pomóc w tym, żeby być lepszym, ale nie jest to tak naprawdę do końca prawda. Tak jak wam wspomniałam, dzięki wydawnictwu Zielona Sowa mam dla was jeden egzemplarz tej historii i żeby go otrzymać, wpiszcie po prostu w komentarzu hashtag rozdanie z sową. Na dole macie w ogóle cały regulamin tego konkursu i polecam, żebyście go przeczytali, ponieważ nie będzie żadnych po prostu niedościsłości, żadnych takich, wiecie, niedomówień, jeżeli go przeczytacie. I naprawdę ja wam polecam tą książkę, bo ona jest na wakacje idealna, po prostu aż się chce iść do wody, pływać, w ogóle cokolwiek robić, działać, albo po prostu rozleniwić się i słuchać tej historii, bo naprawdę jest bardzo przyjemna, bardzo fajna i mimo swoich lekkich niedociągnięć warta przeczytania, warta się z nią zapoznać, bo jest całkiem inna, jeśli chodzi o to, że po prostu ta pasja jest tak genialnie tutaj opisana, że ja chcę dalej, ja chcę dalej, ja chcę więcej po prostu. I ja bym chciała po prostu zakończyć, bo już troszkę za dużo mówię i że nie chcę po prostu za dużo wam powiedzieć o tej historii, dlatego życzę wam miłego weekendu, miłego dnia, miłego tygodnia. Trzymajcie się, buziaczki, pa, pa!